Halo, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa o dosłownie minutkę ciszy. Sędzia mnie goni, mam mało czasu, króciutko. Szanowni Państwo, pozwólcie. No dziś jest wyjątkowy też dzień. Obowiązują pewne zasady, ale to nie blokuje nas w niczym, żebyśmy nie mogli sobie w pewien skromny sposób podziękować. Pozwólcie, że przedstawię dzisiejszych gości, których nas odwiedzili. Witamy pana wójta gminy Górzyca, Roberta Stolarskiego. Witamy panią radną powiatową, panią Monikę Karasińską. Witamy panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy, panią Małgorzatę Gniewczyńską. Witamy panią sołtys z Czarnowa, panią Ewelinę Pakos. Przede wszystkim witamy państwa, witamy starszych mieszkańców, młodzież, dzieci, obydwa zespoły sędziów. Witam wszystkich państwa serdecznie. Szanowni państwo, dzisiaj pierwszy oficjalny mecz na wyremontowanym boisku w Czarnowie. Panowie, dzisiaj się kończy nasze cierpienie. Dzisiaj w końcu wracamy do domu, w końcu jesteśmy u siebie. Szanowni państwo, akurat pierwszy oficjalny mecz zbiegł się z czasem, gdy pan, panie wójcie, kończy swoje urzędowanie jako gospodarz naszej gminy. I korzystając z okazji, chcemy panu w sposób skromny, aczkolwiek bardzo wartościowy, ponieważ nikt takiego numeru z zawodników z pola nie miał. Zawsze był, będzie, jest pan i będzie naszym 12 zawodnikiem i za to, co pan zrobił tutaj dla nas, dla walki Czarnów, dla całej miejscowości w tym miejscu, serdecznie dziękujemy, to był ogromny zaszczyt z panem współpracować, to był wielki, wielki honor, serdecznie dziękujemy, życzymy powodzenia w dalszym życiu zawodowym, przede wszystkim dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego, dziękujemy, brawa panowie, szanowni państwo, ogromne brawa. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na inauguracji rundy wiosennej w Czarnowie. Bardzo się cieszę, że akurat zbiegło się to z otwarciem płyty boiska i całej tutaj imprezy, która uświetni ten dzisiejszy dzień. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa, za życzenia. Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj goście będą gościnni i pozwolą przynajmniej na remis, nie mówię już o zwycięstwie. Też chcę tutaj przekazać dla drużyny piłeczki. Mam nadzieję, że tyle, ile jest piłek, tyle z każdego meczu będzie przeciwnik wyciągał siatki. Także tego wszystkiego wam życzę, a nam wszystkim tutaj życzę wspaniałej zabawy w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Zawsze to witam na kompleksie sportowo-rehabilitacyjnym, już teraz imieniem Edwarda Czernika w Górzycy, a dzisiaj jest mi miło tutaj gościć właśnie w Czarnowie. Wiele pracy, żeby ten piękny stadion tutaj powstał i tak jak przyjechałam, porównywałam Romek naszą murawę z tą murawą, która tutaj jest, musisz jeszcze z siebie więcej dać. Ale tak na poważnie. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję tutaj determinacji wielu osób, życzę wielu sukcesów. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Sportu, przepiękny mecz i ja mam tutaj też prezenty, Rafał, jeżeli pozwolisz, to na twoje ręce. Ten zapakowany to jest dla wszystkich tutaj zawodników i szczególnie dla dzieci się przyda, bardzo proszę. A ten w tej torebce to mam nadzieję, że będzie na szczęście, no ewentualnie na otarcie łez. Wszystkiego dobrego. Życzę samych sukcesów i powiem jeszcze może słowami Kazimierza Górskiego, znanego trenera, piłkarza, selekcjonera. Co trzeba zrobić, żeby wygrać dany mecz? Po prostu trzeba strzelić jedną bramkę od przeciwnika więcej. Wszystkiego dobrego. Thank you.
Dziękujemy. Dzięki. Witamy Państwa serdecznie na boisku w Czarnowie po prawie dwuletniej przerwie. Meldują się z powrotem rozgrywki ligowe. 13 kolejce Gorzowskiej B-klasy zespół gospodarzy Walka Czarnów podejmie dziś zajmującą obecnie trzecie miejsce w tabeli drużynę Spartana Sosy. Goście z Sosem występują dziś w strojach. Dałoby radę zorganizować jakieś inne stroje. Dobra, to się tak nie no kurwa, ciężko jest. Brawo! Ernie w linie! Co spiło? Co brawo! Brawo! Cisz tu nic nie widać w tych strojach! Podnoś go! Grać! 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 Jak oni tak grają? Strzelił zawodnik Walki Czarnów, Leszczyński Igor z numerem 20.
Piła! Pierwsza! Walki czarnów Mech Artur z numerem 9. Artur, za niego wszedł Grusza Marek. Numer 11, Nowaczyk Bogusław schodzi z boiska. Walka czarnych zdobywa gola.
Strzelił Tobiasz Karmelita z numerem 4. Dobre! Brawo! Ale to!